W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Raduj się, ziemio, i dziękuj Bogu, który was wezwał do Królestwa Niebieskiego. Alleluja. Alleluja. Raduj się, człowieku, pomimo wszystko, pomimo bólu, łez i cierpienia, pomimo chorób, pomimo śmierci, bo to nie śmierć, kochani, ma ostatnie słowo do powiedzenia w naszym życiu. Nie śmierć, a życie. A Jezus. To tylko On, jeden, jedyny, ma moc przywrócić nam życie. To tylko On jest potężniejszy od śmierci. Tej, która jest tak potężna, że potrafi każdego z nas odrzeć z naszych ciał, z naszego życia, z naszej doczesności. Tylko Jezus jest silniejszy. Ten, który po trzech dniach wstaje z grobu, budzi się jak ze snu. Jak my dzisiaj się zbudziliśmy rano. Gromadzimy się, kochani, w tej szpitalnej kaplicy w wyjątkowym czasie. 7 kwietnia w tym roku to druga niedziela po Wielkanoc. Czy w oktawie kończąca oktawę wielkanocną. To niedziela Miłosierdzia Bożego. 7 kwietnia to też Światowy Dzień Zdrowia i pracowników służby zdrowia. Gromadzimy się, aby się wspólnie modlić i polecać miłosiernemu Bogu wszystkie osoby chore, cierpiące, ale też wszystkich pracowników naszego szpitala. Wszystkich tych, którzy wiernie trwają przy łóżku chorego z takim mozołem i troską, nie patrząc na własne siły, na zmęczenie, opiekują się chorymi, okazując im miłosierdzia. Jestem 4 lata kapelanem w szpitalu. Mam duży szacunek do pań salowych, do pań pielęgniarek, lekarzy, lekarek, za wszystko to, co robią. Szczególnie kiedy obserwowałem to wszystko w tym czasie pandemii, tego wzmożonego, tej wzmożonej troski, pomimo braku sił, snu, gdzie wiernie trwali i z taką czułością i oddaniem opiekowali się chorym. Aby ta nasza wspólna modlitwa za chorych, za pracowników naszego szpitala była miła Panu Bogu, przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy i niewierności.
Chryste, Jezu Chryste, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Boże, zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomóż i pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Boże Słowo. Mamy osobę do czytania. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadł, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech dom Izraela głosi Jego
pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych, prawica pańska moc okazała. Przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Dziękujcie Panu, to jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. O tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech święto radość. Z wami.
Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. Nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Kiedy był jeszcze pełen sił, pełen zdrowia, kiedy jeszcze mógł panować nad tą trząsącą się dłonią, zapisał takie słowa: Panie Boże, jeśli będzie trzeba, zabierz mi nogi, zdolność chodzenia. Oddaję Ci to wszystko dla dobra Kościoła i moich braci i sióstr. Jeśli będzie trzeba, oddaję Ci również moje dłonie. Zabierz je i niech służą Tobie. Jeśli też będzie trzeba, już dzisiaj oddaję Ci moją mowę, mój wzrok, mój słuch. To były słowa też modlitwy, które zapisał przed wieloma laty ten, który odszedł już blisko 20 lat temu, Jan Paweł II. Usłyszałem je od jednej z sióstr. Bardzo mnie wtedy poruszyły, szczególnie
na świeżo po tych wydarzeniu właśnie jego odchodzenia, jego śmierci, kiedy ostatni raz ukazał się w oknie na Watykanie w niedzielę wielkanocną, aby pobłogosławić miastu i światu. Właśnie ten, który nie był już w stanie sam chodzić, którego wypchnęli na przygotowanym wózku. Ten, który nie mógł już mówić, był po trachotomii, choć ćwiczył. Ten, któremu ta ręka tak się trzęsła. Ten starzec, kochani, starzec niedołężny. A jednak świat, który ma taki kult do młodości, do siły, wstrzymywał oddech. Już 2 lata wcześniej, kiedy ostatni raz odwiedził naszą ojczyznę, kiedy był na Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy odmawiał brewiarz, modlitwę kapłańską, przez kilka minut trwaliśmy w ciszy. Nie było żadnych komentarzy w telewizji, w tej transmisji, w tym obrazie wideo, który się rusza. Cisza. I ten starzec, któremu ciekło jeszcze z ust, i ta ręka, i świat patrzył. To było coś więcej. To był ktoś więcej niż tylko stary człowiek. To był święty kapłan. To był człowiek Boga. To był prorok. To był mistyk. To był ten, który rozmawiał z Bogiem i z Matką Bożą, która odwiedzała go na Watykanie. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że ta Ewangelia dla mnie, ona jest Ewangelią dłoni. Dłoni ludzkich i dłoni boskich. Mamy tu dłonie Tomasza, tego niewiernego, tak go nazywa tradycja Kościoła, czy niektórzy ojcowie Kościoła. Ale przecież on po tym spotkaniu był najwierniejszy z apostołów. On doświadczył tej łaski, że mógł przeniknąć przez dłonie zmartwychwstałego. Te jego dłonie splotły, czy przenikły się, zjednoczyły się z dłońmi Zbawiciela. Trwamy na modlitwie w tej kończącej się dzisiaj oktawie wielkanocnej. Ta niedziela jest niedzielą miłosierdzia Bożego, bo tak chciał zmartwychwstały. Ten właśnie, który ukazał się apostołom. Ten, który po 8 dniach wraca, żeby Tomasz mógł go zobaczyć. Żeby Tomasz mógł go dotknąć. Żeby Tomasz mógł usłyszeć słowa błogosławieństwa. A dzisiaj za Tomaszem my. Mimo naszych bóli, smutku i tęsknot z powodu bólu czy cierpienia bliskiej osoby, mamy czy żony, czy brata. Cieszę się, że też są te osoby, które były tu kiedyś chore w naszym szpitalu pacjentami, a dzisiaj przyszły nas odwiedzić, się z nami modlić. Cieszę się, bo mam głęboką świadomość, zobaczcie, że Jezus jest potężniejszy niż choroba i śmierć. Ale w tym momencie z uczciwości też trzeba powiedzieć, zobaczcie, że choroba i śmierć jest zła i nie chrzcijmy tego. Panem Bogiem Bóg tak chciał. Bóg tego nie chciał. To jest konsekwencja naszych grzechów, kochani, i taka jest nauka Kościoła katolickiego. Tak uczy Matka Kościół. Nie byłoby choroby, nie byłoby śmierci, nie byłoby szpitali, niestety lekarzy czy lekarek i pielęgniarek, gdyby nie grzech. Gdyby nie grzech. Przez nasz grzech, przez konsekwencje tego grzechu Pan Bóg wprowadza plan B. Czyli tajemnicę wcielenia. Odwieczny, jednorodzony
Syn Boży staje się naszym bratem. Staje się jednym z nas. Po co? Po to, żeby zająć Twoje i moje miejsce. Po to, żeby ta osoba na szpitalnym łóżku, która za chwileczkę wyda ostatnie tchnienie, żeby narodziła się do nowego życia. I tak jest, kochani. Tak jest. Dzięki Jezusowi. Mocna jest śmierć, to wiedzą lekarze, pielęgniarki, która się przechadza tutaj po tych pomieszczeniach, którą też co chwileczkę spotykam czy ocieram się. Mocna jest, bo potrafi odrzeć z ciała, skrócić życie. We wtorek byłem na pogrzebie 36-letniego młodego chłopaka. Mam tą głęboką świadomość. Kim i czym jest śmierć? Że zawsze przychodzi nie w porę, nieoczekiwanie, nie liczy się z nami, z naszym kalendarzem, pragnieniami, planami, z naszymi tytułami, stanami konta i innymi dobrodziejstwami, które nagromadziliśmy. Ale jeszcze mocniejsza jest miłość. Jeszcze mocniejsze jest to, co miłość dotknęła, bo to jest wieczne. A Bóg jest miłością, a Bóg jest wieczny, a Bóg jest życiem i tylko życiem. W Bogu nie ma śmierci. I nie Bóg wymyślił śmierć i nie Bóg sprowadził śmierć na ziemię. Ale my i anioł światłości, Lucyfer. Mocna jest miłość, bo miłość potrafi przywrócić nam życie. Zwrócić nam to życie. Ale niestety każdy z nas, bo każdy z nas zgrzeszył, żeby wejść do tego prawdziwego życia, musi przejść przez wrota śmierci. Każdy z nas. Jedni wcześniej, inni później. Ale kochani, dzisiaj nie o śmierci. Dzisiaj o życiu. Dzisiaj o tym wodzu, o którym śpiewaliśmy przed chwileczką. Choć poległ wódz życia, po dziś dzień, przez tyle wieków króluje żywy i zaraz stanie tu pomiędzy nami. Zaraz wstąpi na ten ołtarz ze względu na Ciebie i na mnie, żeby Ciebie i mnie nakarmić, aby obdarzyć Ciebie i mnie, Twoje i moje kapłańskie serce pokojem. Żeby może otrzeć tą łzę, żeby powiedzieć, nie martw się. Kocham ją, Twoją mamę, ciężko chorą, Twoją żonę, Twojego brata, Twojego męża, Twoje dziecko i kocham Ciebie. Pokój Wam. Weźmijcie Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest duchem życia, nie śmierci. Cieszę się, że nie było Tomasza 8 dni temu. Cieszę się z tego spotkania, które Jan Ewangelista zapisał. Z tej postawy bardzo męskiej i konkretnej, Tomaszowej i bardzo racjonalnej. Tak jak my, panowie, jesteśmy, trzeba to sprawdzić. Trzeba tego dotknąć. Trzeba to obpukać czy obmacać. Przeniknąć, zbadać, zważyć. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie wsadzę w bok powłóczni, nie uwierzę. Nie przekonacie mnie, że to jest on. Że on żyje. Pewnie się uśmiechał Pan Jezus. Tomaszu, przecież 3 razy Ci zapowiadałem. Idziemy do Jerozolimy. Idę do Jerozolimy. Tam zostanę pojmany, ubiczowany i ukrzyżowany. Ale wy się nie martwcie, ty się nie martw. Będzie 3. Dzień zmartwychwstania. Dzień pustego grobu.
I jest wreszcie ten ósmy dzień, który został spisany dla nas. Kiedy Jezus staje naprzeciw tym apostołom, którzy byli 8 dni temu w wieczerniku, i naprzeciw Tomasza. I pewnie z uśmiechem mówi do Tomasza: podnieś tutaj swój palec. Chcesz sobie posprawdzać? Proszę bardzo. Podnieś swój palec i zobacz moje ręce. Sprawdź je. Dotknij. Podnieś wreszcie swoją rękę i włóż w miejsce mojego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Znamy już odpowiedź Tomasza. Pan mój i Bóg mój i wszystko moje. Pan mój i Bóg mój. Tomaszu, uwierzyłeś, bo miałeś tą łaskę sprawdzić na pamiątkę tego wydarzenia. Będzie opowiadana ta Ewangelia dla tych, którzy nie będą mieli łaski, możliwości sprawdzenia, dotknięcia moich ran i mojego boku. I oni również są i będą błogosławieni. Ci, którzy nie widzieli, nie sprawdzili, a uwierzyli. To o nas, kochani. To o nas. Tyle wieków trwa ta pogłoska. Przez wszystkie wieki było wiele osób, które oddawało życie za wiarę, za tą pogłoskę, za Niego. Oddawali swoje życie świadomie i dobrowolnie. Krzyżowani, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta na takiej czy innej arenie, na pociechę jakiegoś tłumu. Oddawali życie za życie. Oddawali swoje życie za Niego, za zmartwychwstałego. Kochani, pozwólcie, że jeszcze kilka zdań o zmartwychwstałym, o miłosiernym Jezusie. O Jego duchowym testamencie. Tak, duchowym testamencie tym, który objawił, ogłosił siostrze Faustynie jako swojej sekretarce Bożego Miłosierdzia. To pięć, takich form kultu Bożego. Takich darów dla Ciebie i dla mnie, darów i zadań. Żeby pogłębiać naszą więź i relacje z Panem życia. Z tym, który jest nieskończoną miłością i nieskończonym miłosierdziem. Pierwszy dar to jest obraz. To jest obraz nie tylko dla Faustyny, ale dla nas. Proszę Cię, namaluj według tego, co widzisz. Ale przecież Jezu, wiesz, że ja nie potrafię malować. Faustynko. To nie w wartości pędzla będzie wartość tego obrazu, ale we mnie, w łaskach, które przez ten obraz chcę zlewać na Ciebie i na ludzkość. I koniecznie, zapamiętaj, koniecznie podpisz go: Jezu, ufam Tobie. I kropka, wykrzyknik. Kochani, notabene dla mnie od czasów seminaryjnych to jest najtrudniejsza modlitwa. Kiedy tak jeszcze świadomiej zacząłem przeżywać swoją wiarę i przygodę mojej wiary, drogę mojego życia z Jezusem. Co chcę przez to powiedzieć i o co chodzi? Tak mam nawet kiedyś na wykładzie z Pisma Świętego wykładowca, ksiądz profesor Franciszek Mickiewicz coś tam tłumaczył. Ja powiedziałem: tak, panie księże profesorze, ale... I współbracia się zaśmiali i przez jakiś czas nazywali mnie Ale, a później wrócili do tej ksywy Pyrka, bo jestem z Poznania. Więc o co chodzi? Tak często w tych moich modlitwach to ale mi się też wyrywa. Jezu, ufam Tobie, ale zrób coś. Przecież nie widzisz, że tyle chorych,
że na tym Ojomie, że jest dzisiaj Twoje święto. Ale zrób coś. Ale zadziałaj. Przecież wiem, że możesz. Moja mama już blisko 15 lat temu wyszła z nowotworu. 10 centymetrów guz, jelita grubego, złośliwy, chemia. Dzisiaj jest wszystko okej. Panie Jezu, ufam Tobie, ale uzdrów mi mamę. To ale ciągle. Macie tak? Skorzystajmy z tej podpowiedzi siostry Faustyny i Jezusa. Jezu, ufam Tobie. Ty wiesz lepiej. Nawet jeśli dzisiaj to będzie ostatni dzień naszego spotkania z bliską mnie osobą, to przecież kochani, to mówię z pełną świadomością, bo ja bym tak chciał. Albo odsłaniam przed Wami pragnienie mojego kapłańskiego serca. Ja bym marzył, żeby odejść w godzinie 15 w święto Miłosierdzia Bożego. A jeszcze jakby to było przy ołtarzu, to Panie Jezu, kocham Cię najbardziej, najbardziej jeszcze. Uśmiechacie się, bo wiecie, o co chodzi. Oczywiście pozostanie ból, tęsknota. Niestety tak jest po grzechu. Towarzyszyłem jeszcze w Gdańsku, notabene rodzinie ze Szczecina, która przyjechała z kilkumiesięcznym Mikołajem na badania. Wrócili do Szczecina bez Mikusia. Pamiętam wiarę dziadka Mikołaja. Mówi, ja wierzę, proszę księdza, że on, nasz Mikuś, mój wnuk, zostanie uzdrowiony. On ma przecież tą samą grupę krwi, którą miał człowiek z całunu turyńskiego. Zobaczcie, jaka wiara, jaka ufność. Ale Pan Bóg wie lepiej. Ja mam też brata w niebie, który dożył 5 lat. To, że może dzisiaj jestem kapłanem, to jest zasługa Rafała. Moja mama wiele lat nie potrafiła się z tym pogodzić. Dzisiaj się cieszy, bo mamy swojego prywatnego świętego w niebie. Dziecko, które umiera bez grzechu ciężkiego, na pewno idzie do nieba. Mikuś, ten kilkumiesięczny chłopiec, jest świętym Mikołajem. Ta rodzina ma swojego świętego w niebie. Tak, stracili dziecko. Tak, jest to ból, którego nie zrozumiem ja, jako mężczyzna, który nie jest ojcem, nie jest mamą i nie ma swoich dzieci. Ale Maryja zrozumie ten ból. Bóg zrozumie ten ból. Nauczyłem się też w kapłaństwie, jako kapelan, że jeśli Bóg coś sprawia, że coś tracimy, czy coś Mu oddamy, czy On nam nawet nieraz coś zabierze, to po to, żeby dać jeszcze więcej. I to na pewno tak jest. To mówię też, patrząc Wam głęboko w oczy, w to święto Miłosierdzia Bożego. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przyspieszam, bo mamy jeszcze 4 ważne elementy Miłosierdzia Bożego. Pierwszy to jest ten obraz. Ksiądz Michał Sopoćko, który był spowiednikiem siostry Faustyny, bardzo pilnował i spisał te rzeczy istotne na tym obrazie, że Jezus wychodzi z ciemności naszego grzechu, że ta prawa ręka jest podniesiona do błogosławieństwa, lewa spoczywa na dłoni. Nie tak trochę jak na tym naszym obrazie, który ksiądz Stanisław Flis, nasz przełożony, mówi, że koniecznie trzeba zmienić. To może zróbmy jeszcze też tak na pamiątkę, gdybyście chcieli tu do koszyczka złożyć jakąś ofiarę, to będzie na pamiątkę tej naszej mszy, a resztę dołożymy my palotyni i w szybkim czasie umieścimy ten właściwy wizerunek, taki teologiczny i ten, który chciał Pan Jezus, żeby był. Te promienie po prawej widać biały, a na lewo czerwony. Promienie te oświetlają przestrzeń i posadkę, a częściowo ręce. Wejrzenie Chrystusa ma być takie jak na krzyżu ku dołowi, co siostra Faustyna zanotowała nawet w swoim dzienniczku. Pod obrazem ma być podpis: Jezu, ufam Tobie.
To jest obraz. Drugi ważny dar i zadanie dla nas z tego duchowego testamentu Jezusa to jest święto miłosierdzia Bożego. Pragnę, żebyś ogłosiła święto Bożego miłosierdzia, żeby było ogłoszone takie święto. W dniu tym, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. W tym dniu, dzisiaj, teraz, w tej godzinie, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego. Na duszę, która przystąpi do spowiedzi i komunii. Uwaga, to do nas. Na duszę, która przystąpi do spowiedzi i komunii tego dnia, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie tylko win, jak przy każdej spowiedzi, ale jeszcze kar za swoje grzechy. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy były jej jak szkarłat. To o tym święcie. Też z tym świętem związany jest odpust, kochani, za pobożne nawiedzenie kościoła czy kaplicy, gdzie jest najświętszy sakrament, tak jak w naszej kaplicy szpitalnej, za krótką modlitwę, za modlitwę na intencję Ojca Świętego, odmówienie modlitwy Ojcze Nasz i wierzę w Boga, dodając pobożne westchnienie do Pana Jezusa miłosiernego. Jezu miłosierny, ufam Tobie, otrzymujemy łaskę odpustu, którą możemy ofiarować za siebie lub za kogoś z rodziny zmarłego. Za jakiegoś zmarłego, za którego chcemy ofiarować. Trzeci dar to jest, trzeci i czwarty, to jest godzina miłosierdzia i koronka do Bożego miłosierdzia. Trochę je połączę, żeby powiedzieć ważną i istotną rzecz, kochani. Istotą godziny miłosierdzia nie jest koronka do Bożego miłosierdzia. Możemy ją odmówić, tak jak odmówiliśmy przed mszą świętą, ale w duchu rozważając to wszystko, co Pan Jezus uczynił dla mnie, wpatrując się w serce Jezusowe, adorując i kontemplując serce Jezusowe. Natomiast sama koronka to jest naczynie na Boże łaski, którą możemy odmawiać zawsze i wszędzie, szczególnie przy osobach ciężko chorych i konających. To oddajmy głos jeszcze Panu Jezusowi i siostrze Faustynie tym informacjom i cytatom z dzienniczka. Przez odmówienie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Przez tą koronkę wszystko, o co prosić mnie będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię duszę, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Przedziwne słowa, nie? A godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. W innym miejscu, w punkcie 1541, gdy tę koronkę przekonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, mówi Jezus. Stanę pomiędzy Bogiem Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. Zobaczcie, jak wielka łaska, jaka niesamowita rzeczywistość dla duszy takiej odchodzącej. Każdą duszę bronię w godzinę śmierci jako swojej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni będą ją odmawiać. Odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przykonającym odmawiają tę koronkę, uśmierzą gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnie ich duszę. Jeśli chodzi właśnie o godzinę miłosierdzia, to Pan Jezus mówi bardzo konkretnie, dając konkretne wytyczne siostrze Faustynie, a przez nią nam. Ile razy usłyszysz, jak zegar bić będzie godzinę trzecią, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim. Nie ma tu o koronce mowy. Zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywając Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników. Bo w tej chwili zostało na oścież otwarte
dla wszelkiej duszy. Staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, ponieważ obowiązki tobie na to nie pozwolą, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez krótką chwilę. To jest istota godziny 15. Pamiętajmy o tym. Z tą godziną też są związane wielkie łaski. Piąty dar i zadanie to są uczynki miłosierdzia. Miłosierdzie masz okazywać zawsze, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, i wszędzie, bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Warto zapamiętać. Pierwsze, czyn. Drugie, słowo. A trzecie, jak nie można czynem czy słowem, to czym można pomóc? Modlitwą. Pięknie. Warto o tym pamiętać. Żeby czynić te właśnie uczynki miłosierdzia ze względu na Jezusa, na miłość, dla miłości. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Kochani, obyśmy jak najczęściej właśnie byli w takiej rzeczywistości oddawania czci miłosierdziu Bożemu. Dziękuję w tym miejscu wszystkim pracownikom naszego szpitala, wszystkim lekarzom, lekarkom, pielęgniarkom, salowym każdego szczebla za te wszystkie akty miłosierdzia, za te ich dłonie, za te ich spojrzenia pełne czułości, za te słowa wsparcia, pociechy dla chorych, dla konających. Mam duży szacunek dla tej pracy, bo o różnych porach też bywam w szpitalu, czy wychodzę ze szpitala i wiem, że to nie jest takie łatwe, kiedy ma się swoje problemy w domu, w życiu, kiedy nieraz się nie pracuje kilka godzin czy kilkanaście, ale i dzień, i noc. I już organizm mówi stop, a trzeba lecieć, a trzeba się pochylić. Bogu niech będą dzięki za tych wspaniałych lekarzy, pielęgniarki i pracowników naszego szpitala. Niech wam wszystkim Pan Bóg obficie błogosławi. Niech Jezus miłosierny napełnia swoim pokojem, swoim duchem Matka Miłosierdzia. Wyprasza potrzebne łaski dla was, dla waszych bliskich. Też niech Matka Miłosierdzia, wspomożenie chorych, uzdrowienie chorych, wyprasza potrzebne łaski dla tych najbardziej chorych w naszym szpitalu, też konających. O łaskę dobrej śmierci, żeby ta godzina przejścia z życia do życia była godziną zwycięską, była tą godziną szczęśliwą. Spotkaniem z tym, który nas kocha ponad życie. Amen. Powstańmy i wznosząc nasze serca ku Bogu, ku niebu, prośmy dobrego i miłosiernego Boga w tych wszystkich intencjach, które nas zgromadziły na tej wspólnej modlitwie. Módlmy się za cały Kościół, Ducha Jedności, aby jak najrychlej nastała jedna owczarnia pod jednym pasterzem. Ciebie prosimy. Módlmy się za w intencji pokoju na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie osoby chore, cierpiące, też konające i odchodzące o potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się w ten Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia o potrzebne łaski dla wszystkich pracowników Służby Zdrowia, o siłę, o wytrwałość. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, które nas tu zgromadziły. Przedstawmy je w chwili ciszy.
Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, za wszystkich zmarłych w ostatnim czasie w naszym szpitalu, aby Pan Bóg przebaczył wszystkie grzechy popełnione z ludzkiej łomności, słabości i przyjął do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wreszcie módlmy się za nas samych, o wierność Panu Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. A żeby tak było, to jeszcze wyznajmy wiarę, jeśli wierzymy w Tego, który jest Panem życia i śmierci. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Usiądźmy. Aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracą ludzkich. Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory, sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. A zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany
jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zwyciężając i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Klękamy. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twojej, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą
i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Tomaszem apostołem, ze świętą siostrą Faustyną, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętym Wincentem Palottim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi. A więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych. Wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi darami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, wspólnie wołajmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie, kochani, znak jedności, miłości i pokoju. Pokój Wam wszystkim. Dzięki za to, co robicie. Wielkie dzięki. Ciało, które Twoim ściągnie na mnie wyrok potępienia i krwią miłosierdzia.
niech mi chroni, ale skutecznie leczy moje dusze i ciało. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazania. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od siebie. Spraw, Panie, bym zawsze pozostał w Twojej wierze. Żywy Bóg, miłość, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunię Świętą tutaj w naszej kaplicy przyjmujemy na klęczniku, kto może. Komunię Świętą udzielę pod dwiema postaciami chleba i wina. Wyciągnij swoje ręce i rozpoznaj miejsce gwoździ i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja. Ciągle Chrystusa niech nie strzeże nas wiecznie. Nie zostawię Cię samego przy ołtarzu. Ciało i krew Chrystusa. Jezu, Jezu, w małej chustki ukryty. Jezu, Jezu, ciało i krew Chrystusa. Jesteś moim życiem. Nie zostawię Cię ciało i krew samego. Będę trwać w wielkiej ciszy. Ciało i krew Chrystusa. Usłyszeć. Jezu, Jezu, ciało i krew Chrystusa. Ukryty. Jezu, Jezu, ciało i krew Chrystusa. Jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, ciało i krew Chrystusa. Małej hostii ukryty. Jezu, ciało i krew Chrystusa. Jesteś moim życiem. Nie zostawię Cię samego, lecz Marię poproszę, abym swym najczystszym sercem ciało i krew Chrystusa kochać. Jezu, ciało i krew Chrystusa. Jesteś moim życiem. Jezu, Jezu, w małej hostii ukryty. Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. Jesteś.
nieskończenie ślubny święty Bóg. Ogarnia mnie Twoja miłość, ciepły deszcz. Twoja miłość jak Boże gwiazd zawia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty Bóg. Sprawia, że nieskończenie dobry święty Bóg ogarnia mnie. Uwielbiając Boże miłosierdzie, dziękując Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za ten ogrom miłości, ogrom nieskończonego miłosierdzia, który jest potężniejszy niż wszystkie nasze grzechy, słabości, niewierności, wołajmy wspólnie: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, na minutkę usiądźcie, dosłownie trzy czy cztery zdania, rzeczy jeszcze takie bardzo ważne, istotne. To bardzo dziękuję za wszelkie dobro w kierunku właśnie chorych, cierpiących, czy też tutaj tego miejsca, mojej osoby, za to, że jesteście, za to, że się modlicie, to wielka sprawa. Też tym żywym różom i nie tylko temu apostolstwu ludzi chorych, czy apostolstwu dobrej śmierci, też nade wszystko pracownikom, współpracownikom naszego szpitala i tym, którzy tu przychodzą się modlić. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć. Pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca, mówi Pan Jezus siostrze Faustynie. Myślę, że oprócz tych wszystkich ważnych innych miejsc w tym szpitalu, jak intensywne terapie, stoły operacyjne, to jest też ważne miejsce i ważny stół. Najważniejszy. Pewnie tak. Każdy jest ważny, każdy ma inne zadanie. Ale tak, tu dokonują się, zobaczcie, wielkie sprawy.
Kiedy jesteśmy, kiedy gromadzimy się na Eucharystii, On przychodzi, bo kocha. I te kilka gram mąki stają się Jego ciałem. Ożywają. Mamy te cuda eucharystyczne pod mikroskopem. Dwa niezależne laboratoria, myślę tu o Sokółce, dostały małą próbkę. Ta sama ekspertyza. Fragment włókna mięśniowego mężczyzny, około 30 lat w agonii, czyli to jeszcze było żywe. Nie? To jest On. Trzymajmy się miłosiernego serca, które pragnie nas leczyć. Które pragnie nas leczyć. Z całym szacunkiem do wszystkich właśnie pracowników, ale to Jezus jest tym najlepszym lekarzem naszych dusz i ciał. Trzymajmy się Jezusa, ale też wspierajmy też tą służbę zdrowia swoimi modlitwami, tak jak wspieracie, za co też bardzo Wam dziękuję. Na pamiątkę mam dla Was, myślę, że starczy po takiej broszurce, więc myślę, że może tak, to rozdajmy, zobaczymy, co się zadzieje. Najwyżej po rodzinach, tak jedną na razie na rodzinę, to proszę tu w dwie strony puścić. I obrazki też z Jezusem Miłosiernym są tam na stoliku. Gdybyście chcieli zostawić jakiś ten grosz na ten obraz, to będzie taki nasz obraz tutaj. Zachęcam, żeby przychodzić też do tej kaplicy. Ona jest otwarta w ciągu dnia. Czasami jacyś lekarze, też pielęgniarki przychodzą i cieszą się, że jest ta kaplica, że jest ona otwarta. Niech to będzie nasza kaplica. Dziękuję różom, bo też widzę, że są, za tą modlitwę, że codziennie modlicie się za chorych, za pracowników. Po błogosławieństwie odmówimy litanie do miłosierdzia Bożego za wszystkich właśnie chorych, cierpiących, też odchodzących i konających. I pobłogosławię zaraz mszalnie. Gdyby ktoś miał jeszcze niedostęp modlitwy do upalotynów, jest jeszcze do 18:00 adoracja, która trwa cały czas, to trzeba tylko zgłosić się do mnie. Ja powiem, jak się dostać do palotynów i jak wejść, bo ona jest w kaplicy, nie w kościele. Zresztą ja też jadę, bo muszę schować Pana Jezusa i udzielić końcowego błogosławieństwa. Od wczoraj czy wczoraj zostały wskrzeszone te Jerycha, czyli 24-godzinne adoracje i brakowało tej jednej doby z 6 na 7 każdego miesiąca i jak Pan Bóg da, a człowiek nie przeszkodzi, to co miesiąc będzie u palotynów taka adoracja. Będzie można się zapisać i przyjść na godzinę poadorować Pana Jezusa. Chyba wszystko z ogłoszeń. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie przedłużam. Powstańmy, jeszcze zawierzmy te wszystkie osoby chore, cierpiące na ojomach, też Panią Wandę, Jana, Krzysztofa, Arkadiusza i innych. Bożemu miłosierdziu, Bożej opatrzności. Też wszystkich pracowników. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kto jeszcze nie był u spowiedzi, to można dzisiaj się gdzieś znaleźć jeszcze jakiegoś księdza, umówić się. Spowiedź, komunia to dla tego odpustu i darowania wszystkich win i kar. To jest obietnica Jezusa Miłosiernego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w miłości Chrystusa. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Byby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.